Martyna, jaki jest twój plan na ten trening? Jaki mój jest plan? Żeby nie umrzeć na burpeesach. No bo martwo to będzie przyjemność dla mnie. A burpeesy to tylko żeby przetrwać, tak myślę. Że szybciej od bronka, żeby miał kogo gonić. Taki jest plan. Próbujemy z drugą sobie trochę szybciej. Odpoczywacie 3 do 5 minut, toaleta i odpalacie swoje zadanie. W drugą stronę później, tak? Druga seria w drugą stronę? Nie, wszystkie robimy 3-2-1. Dobra. 3-2-1. Bo zakładam, że nie będziecie robić serii, tak jak moja sugestia. Nie róbcie więcej niż 3 pod rząd ciągów w serii. Czyli jeżeli dojdziecie do trójek, wiadomo, temat jest prosty, do czwórek ja bym się podzielił, bo uważajcie na to, co się będzie działo później. Zrobicie 4, 5, 6, to będzie jeszcze fajna seria, ale po tej szóstej, po siódmej też będzie dość duża odcinka. Ten to będzie wysokie i nagle zaczniecie się zastanawiać, czy na pewno chcę się schylać do tego burpeesa. Więc tu bym dzielił rozsądnie. Lepiej zrobić te 2 albo 3 sztuki, puścić. Wdech, wydech, schyl się i lecisz dalej. A jak nie macie problemu z szybkim zabieraniem się pociąg, to jedynki. Wyłączacie sobie w ogóle element ruch negatywny, który najbardziej pompuje plecy. Podnieś, puść. Podnieś, puść. Jak najwyżej. Przekrót czy nakrót? Żeby się schylać jak najmniej. Czyli nie ma większego znaczenia przy tak dużym ciężarze. Na zamek i stopy razem. Wąsko. Ciągi wąsko. Burpeesy szeroko. Ile jest moja strategia? Skakane czy podchodzone? Dostawę. Ja na pewno będę zostawiał nogę. Będę unikał skakania, bo duża masa plus skakanie to jest bardzo zły pomysł. Dużo ciągów i burpeesy to też jest bardzo zły pomysł dla pleców. Więc trzeba się oszczędzić. Ile ostatnio na budziku? Na myślę, że piiip, tyle. Między 102 a 105. Ale tniemy. Że na ćwierćfinały myślę, że będzie tak 99-101. Byłaby taka optymalna waga. Oczywiście jeśli się dostanę, bo teraz jak zobaczycie tabelę Open, to tam Bronisław jest tam niziutko. Odcina płuca, plecy, ręce, stopy. Początek. Generalnie kakaśki kakaśkami, ale to trzeba wyjaśnić na sali, nie? Tak jest. Jak było? Zajebiście. Plan wykonany. Ciężka? Nie, nie ma tragedii, słuchaj. Jutro będzie bądź. Czy grzejnik pokona bronka? Na luzak. Ja też. Daj Bóg.
Okej. Dramat. Skończyłeś? Długo nie. Chodź. Wynik 170, 70. Wynik 161, dużo poniżej oczekiwań. Tylko ile miałem? Niestety, ale tak bywa. Dwa moje najmniej lubiane ruchy spowodowały, że mi spompowało prostownik już w rundzie 9 w górę. Dziękuję, do widzenia. Kto to przerabiał, zna to uczucie. Nic nie możesz zrobić. Także myślę, że ten trening openowy poprawię w poniedziałek. Także na to liczymy. Tyle w temacie. Ten jeden, z uwagi na to, że to są moje słabości, zdecyduję się zrobić jeszcze raz dla samego siebie, żeby się wzmocnić, sobie coś udowodnić. Czy to był przypadek, ten wynik? Wynik będzie zrobił rano? Ja nie robię. Poniedziałek? Nie robię. Nie. Zobaczcie, mnie plecy będą było się. Nie polecam. Jak się czujesz po tym, jak pokonałeś Bronkę? Nie wiem, zobaczymy w poniedziałek. Jak mnie nie pokona, to będę się dobrzeć. Różnica 9 repów. Żadna różnica. Ale śmiech nie śmieszki, ale plecy odcina. Motto dzisiejszego treningu. Na 20. Tak jest.